A oto wspomniany wywiad z projektantem kościoła pod wezwaniem Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i błogosławionego Jana Pawła II, inżynierem architektem Andrzejem Ryczkiem. Rozmowę, którą z naszym gościem przeprowadził ojciec Jan Król, nadamy w dwóch częściach, dziś i w następnym programie za tydzień. Serdecznie, gorąco witamy wszystkich widzów. Witam serdecznie również pana Andrzeja Ryczka, architekta. I chciałem zadać panu pierwsze pytanie. Pan jest architektem, projektantem kościoła Wotum Wdzięczności za pontyfikat Jana Pawła II. Ten kościół jest budowany w Toruniu. I chciałbym pana zapytać, dlaczego ten kościół ma taką formę? Tak, a nie inaczej będzie wyglądał. Więc ojcze Janie, podstawowe założenia tego kościoła wynikły z programu, który ojcowie, szczególnie ojciec dyrektor, nam przedstawił. Mianowicie miało to być jako wotum wdzięczności za pontyfikat Jana Pawła II z użyciem odpowiednich elementów pamiątkowych po pontyfikacie, czyli obecność Ojca Świętego w Watykanie, w jego kaplicy papieskiej, w której była ikona Matki Bożej Częstochowskiej. No, to były podstawowe zadania, jak również stworzenie kaplicy papieskiej, która będzie częścią tego kościoła. To wszystko wywołało taką jednorodną, podstawową ideę budowania kościoła właśnie takiego wielofunkcyjnego. Ten kościół w formie architektonicznej odpowiada najbardziej architekturze może właśnie włoskiej, Rzymu, na pamięć Jana Pawła II, który 25 lat spędził właśnie w Rzymie. No i odbiega formą od gotyckich kościołów Torunia, ponieważ ten kościół ma być uniwersalny swoją architekturą, ma mówić, że to jest kościół nas wszystkich Polaków, nie tylko Polaków mieszkających w Polsce, ale szczególnie właśnie Polonii rozrzuconej po całym świecie, oczywiście amerykańskiej, kanadyjskiej, w jakimś takim podstawowym założeniu. Panie Andrzeju, ten kościół ma dwie kondygnacje. Jak by pan scharakteryzował tak ogólnie każdą z tych kondygnacji? Co będzie w tej dolnej części kościoła, a co w tej górnej? Kondygnacja pierwsza będzie miała funkcję kaplicy pamięci, tak to nazywamy. To jest miejsce, które będzie ku pamięci Polaków, którzy oddali życie i ryzykowali życiem swoim w czasie II wojny światowej, którzy zaistnieli właśnie jako obrońcy Holokaustu. I to jest podstawowa funkcja kaplicy dolnej. Ona pomieści 350 do 400 miejsc wiernych. I oczywiście forma tej kaplicy jest bardzo nowoczesna, jest bardzo piękna. Będzie posiadała takie istotne elementy jak ołtarz, będzie posiadała figurę Matki Bożej Niepokalanej, będzie miała ścianę z czarnego marmuru, na której to ścianie będą właśnie nazwiska kilkadziesiąt tysięcy właśnie Polaków, którzy w ten sposób zaistnieli. Ale panie Andrzej, przepraszam, tak, w ten sposób zaistnieli bardzo konkretnie. Ci Polacy zaistnieli dlaczego? Dlatego, że ratowali Żydów. To właśnie im będzie poświęcona ta kaplica. Tablice, które będą właśnie w tej frontującej ścianie, będą zawierały nazwiska osób, które oddały życie za ratowanie Żydów. Także to jest podstawowe tło i cały sens powstania tej kaplicy. Przechodząc do poziomu górnego, świątynia będzie na górnym poziomie posiadać właśnie podstawową część liturgiczną głównej świątyni, głównego kościoła, w której to przestrzeni będzie właśnie replika kaplicy papieskiej właśnie z tymi wszystkimi relikwiami po Janie Pawle II. To jest nasze główne, jak gdyby, założenie. Panie Andrzeju, ale bardzo konkretnie powiedzmy, jak to wnętrze
górnego kościoła będzie wyglądało. Wiadomo, że kościół ma prezbiterium, potem miejsce dla wiernych. Jak to będzie w tym kościele wyglądać? Więc kościół będzie zawierał właśnie te funkcje, o których ojciec Jan mówi, natomiast forma architektoniczna tych elementów będzie nawiązywała do okresu takiego przedwojennego polskiego modernizmu. Będzie operowała jak gdyby takimi elementami jak ołtarz, oczywiście zrobiony w formie Ostatniej Wieczerzy, będzie wykonany z marmuru. Wszystkie elementy kaplicy papieskiej również będą w elementach architektonicznych marmurowych. No i wokoło tej górnej części jest przepięknie rzeźbiona w metaloplastyce droga krzyżowa, która po obwodzie całego kościoła będzie rozlokowana i ona jest wykonana przez artystów z Małopolski w kolorowym metalu, czyli w tombaku, który jest imitacją jak gdyby złota, ale to da jakieś takie bardzo piękne wrażenie. Oczywiście planujemy bardzo atrakcyjne posadzki w tej górnej części posadzka. Na pewno chcemy, żeby zawierała elementy kultury polskiej, czyli wzory ludowe w kamieniu wycięte, jak każdy rejon Polski posiada swoje kulturowe jak gdyby ornamenty i te chcemy zawrzeć na posadzkach. Jak wiadomo, panie Andrzeju, pan jest projektantem tego kościoła i to prezbiterium nie jest przypadkowo tak, ani inaczej wybudowane, zrobione, ponieważ to jest dokładna kopia kaplicy, prywatnej kaplicy Ojca Świętego Jana Pawła II. I właśnie tak jak w tamtej kaplicy, również i w tym kościele w prezbiterium będzie obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który jest w naszym posiadaniu, na którym jest podpis Ojca Świętego Jan Paweł II i ten obraz będzie umieszczony w centrum tej świątyni. Stąd właśnie to prezbiterium jest dokładną kopią. Wszystkie wymiary są zachowane. Podstawowe elementy projektowe, które ojciec Jan wspomniał, one są faktycznie użyte. Bardzo istotnym elementem, że myśmy z tej kaplicy papieskiej właściwie zrobili centrum całej świątyni. No to nie jest kaplica, jak zwykle w kościołach jest, która jest przylega do przestrzeni kościoła gdzieś po obwodzie. Ona jest właściwie ołtarzem. To uważamy, że to największy hołd, który oddajemy Janowi Pawłowi II, żeby właśnie tak zadysponować kaplicę. Kaplica oczywiście będzie miała replikę fotela autentycznego z Watykanu, będzie miała klęcznik, posiada bardzo piękne dyspozycje ołtarza, tabernakulum, oczywiście nawet krucyfiks, który już mamy przez rzeźbiarza właśnie z gór naszych wykonaną. To wszystko składa się na bardzo ciekawe, takie inne funkcjonalnie położenie tych wszystkich elementów.